No moi drodzy, drugi odcinek programu Taniec z Gwiazdami okazał się dla Was chwilowo ostatnim. No bo jak wiemy, zatańczycie jeszcze zapewne w finałowym, no ale na chwilę obecną odpadliście. Czy jesteście zawiedzeni, rozgoryczeni? Nie, jest nam przykro. Jakby wiedzieliśmy, byliśmy na dole tabeli i w pierwszym i w drugim odcinku, a uważam, że Krzysztof zrobił duży postęp, że jeszcze nie pokazał w 100% swoich możliwości, ale jakby byliśmy na to gotowi. Chcieliśmy tańczyć dalej, ale byliśmy gotowi, że taka będzie decyzja widzów. Przyjmujemy to z pokorą. No, oczywiście jest mi przykro. No, jest mi przykro, lubię tańczyć. Kocham tańczyć, polubiłam Krzyśka. Fajnie byłoby zostać tu dłużej, no ale no cóż. Musimy powiedzieć sobie do widzenia. Czas. Jesteś najlepszy. Czas powiedzieć sobie goodbye. Ale spodziewałeś się, że będzie to już w drugim odcinku? Wiesz, się spodziewałem, ja nie spekulowałem, czy się spodziewam, czy nie spodziewam. To nie ja decyduję. Ja, wiesz, nie mam, w tym przypadku nie miałem jakiejś wyobraźni, która ustanawiała, że w 100% muszę dobić do finału. Dla mnie oczywiście jest to poświęcenie czasu i tutaj to towarzystwo i atmosfera była absolutnie super i muszę powiedzieć, że nauczyłem się inaczej żyć i to jest bardzo ważne. Nauczyłem się mieć czas dla siebie i myślę, że to będzie o tyle fajne i dobre dla mnie, że nie tylko robota jest w życiu i nie tylko od godziny 8 rano do godziny 24 żyjemy robotą. Czas pomyśleć również o tym, co zaproponowała Sylwia, a zaproponowała taniec. I myślę, że taniec będzie dalej przeze mnie kontynuowany.